Na wspólne oglądanie zaprasza Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Witamy Państwa serdecznie na drugim kongresie AGD. To już drugi kongres AGD organizowany wraz z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. To wspaniałe miejsce, żeby organizować ten kongres, bo tutaj między innymi tutaj właśnie w Łodzi branża AGD rozwija się tak wspaniale. Uważamy, że w jakiś sposób jesteśmy miejscem dobrym dla tego przemysłu. Może Konrad nawet mógłby powiedzieć, że najlepszym. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w centrum Polski, ale gdybyśmy cofnęli się trochę głębiej wstecz i zadali sobie pytanie, dlaczego tutaj w Łodzi, dlaczego w regionie łódzkim? No przecież przed 98 rokiem tutaj nie było produkcji AGD. To jest absolutnie kapitalna lokalizacja pod względem transportowym, tak? To jest serce logistyczne Polski. Ten styk autostrad, centralne położenie powoduje, że jest to najlepsza lokalizacja pod kątem transportowym, zdecydowanie. 30 fabryk już pracuje. Dzisiaj możemy się chwalić wszyscy, że Łódź jest tym miejscem, w którym produkuje się dużego sprzętu AGD najwięcej w całej Polsce. A Polska może cieszyć się tym, że jest tym miejscem, gdzie produkuje się sprzętu AGD najwięcej w Europie. Jesteśmy wielkim klastrem, gdzie schodzą się nici i powiązania całej produkcji sprzętu AGD w Polsce i w Europie. Nasi poddostawcy kreują miejsca pracy też dzięki nam. Wiele miejsc w handlu kreowanych jest dzięki temu, że sprzedajemy AGD. Transport, logistyka, magazyny, a więc wiele branż wokół nas rzeczywiście również ma te miejsca pracy dzięki temu, że ta lokomotywa jest ciągnięta przez szeroko na to patrząc producentów AGD i branże, które ją wspomagają. Więc w sumie jest tu już na dzisiaj ponad 100 tysięcy miejsc pracy w Polsce. My się przede wszystkim bardzo cieszymy, bo branża państwa jest branżą wiodącą, najbardziej chyba jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce. 30 fabryk, tutaj w tym regionie prawie 10 tysięcy ludzi związanych z branżą, w Polsce ściśle 25, a w ogóle to około 100 tysięcy. To jest prawdziwa siła dla polskiej gospodarki. Po tej fazie takiego budowania fabryk i dużej produkcji przeszliśmy do bardzo istotnej fazy dla rozwoju polskiej gospodarki, bo producenci AGD budują centra R&D. Tutaj ten know-how i myśl techniczna są zaszczepiane do produktów, które są eksportowane w zasadzie na cały świat. W sumie w zeszłym roku wygenerowaliśmy ponad 21 miliardów złotych obrotu jako branża. Gros tego to jest oczywiście eksport, w związku z czym bardzo mocno wpływamy pozytywnie na bilans handlowy Polski. Jest to doskonałe oczywiście miejsce do tego, żeby wymieniać poglądy, ale też narzucać i pokazywać, jakie są nowe trendy w tej branży. Pożeglujemy w zupełnie inne, nowe czasy przed siebie. Taki kongres to już jest tradycja. Bardzo się cieszę, że jest to organizowane właśnie w tym regionie. Mamy kilka istotnych miejsc na mapie Polski dla branży AGD, ale Łódź jest szczególna.
Za wspólne oglądanie dziękuję Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.